To wygląda jak naklejony tips. Jestem pewna w 90%, że to jest tips, bo żaden szablon aż tak nie powoduje takich szerokich paznokci, więc przypuszczam, że tutaj nakleiłaś tipsa i nie do końca wiedziałaś, co potem zrobić, żeby to wyglądało estetycznie, bo to wyszło jak... Jest taki trend w paznokciach duck nails, że się rozszerzają i faktycznie są ludzie, którym się to naprawdę bardzo podoba i takie paznokcie chcą, ale przypuszczam, że w Polsce jeszcze to tak nie do końca się przyjęło i raczej ty też nie dążyłaś do czegoś takiego, więc no trzeba tutaj paznokcie wyszczupić. To raczej są tipsy, a nie każde tipsy pozwalają nam na zrobienie takich fajnych, smukłych paznokci. No, tipsy też muszą mieć określony tunel i też nie zawsze jest tak, że tips dopasujemy do naszego naturalnego tunelu paznokcia, bo czasami niektóre są za płaskie, niektóre znowu my mamy płaskie paznokcie, a tips jest tunelem, to tak się potem rozszerzy, klej potem, ta siła, ten tips i tak chce wrócić do swojej pierwotnej postaci, więc to trochę i tak... Ach, to jest taki temat szeroki, więc tutaj no nie wyglądają te paznokcie zbyt estetycznie, patrząc na nasze polskie takie standardy piękności, jeżeli chodzi o paznokcie.